Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecamy ich Tobie. We wszystkich intencjach Ojca Świętego Franciszka pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się Jadwiga Sokołowa Podlaskiego z Panem Bogiem. Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem. Przedstawieństwo świętego Józefa, módlmy się o jedność, solidarność i mądrość dla wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło Cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku Ubóstwa, módl się za nami. Wzorze Pracujących, módl się za nami. Ozdobo Życia Rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie Dziewic, módl się za nami. Podporo Rodzin, módl się za nami. Pociecho Nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo Chorych, módl się za nami. Patronie Umierających, módl się za nami. Postracho Duchów Piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przebóż nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Dziękujemy pielgrzymom z Chicago i z Imielina. Szczęść Boże Wam. Szczęść Boże. Dziękuję też im, całej naszej radiowej rodzinie, za wspólną modlitwę. Jest już minuta po 13:00. Słucham Państwa Radia Maria w naszym programie Czas na Wiadomości. Przedstawiły Justyna Kendra i Piotr Zembrzewski. Sejm wybrał członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Są to historycy dr habilitowany Sławomir Cęckiewicz, profesor Jan Draus, profesor Piotr Franaszek, profesor Józef Marecki oraz opozycjonista z czasów PRL-u Krzysztof Wyszkowski. Wszyscy byli kandydatami Prawa i Sprawiedliwości. Poparcia nie uzyskali Ludwik Dorn, profesor Andrzej Friszke, Bogdan Lis, dr Wojciech Muszyński i Henryk Wujec. Zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN, której większość przepisów weszła w życie w ubiegłym tygodniu, skrócona zostanie kadencja obecnej Rady IPN-u. W jej miejsce powołane zostanie Kolegium Instytutu. Będzie to niezwykle ważny instrument w kształtowaniu polskiej polityki historycznej, powiedział w Sejmie poseł PiS-u Arkadiusz Mularczyk. Nowe zadania, które Wysoki Sejm raczył przyjąć dla Instytutu, w szczególności zadania związane z upamiętnianiem, poszukiwaniem, bazą genetyczną, ale także poszerzenie pojęcia zbrodni komunistycznej. Te wszystkie nowe zadania związane z działalnością Instytutu, otwarcie zbioru zastrzeżonego, będą wymagały wsparcia i doradztwa właśnie tych niezwykle doświadczonych, zasłużonych osób, które w dniu dzisiejszym wybierzemy do Kolegium Instytutu. Spośród 9 członków Kolegium Instytutu 5 powołuje Sejm, 2 Senat i 2 Prezydent. Według nowych przepisów Kolegium IPN-u będzie zgłaszać kandydata na prezesa Instytutu spoza swego grona. Kadencja dotychczasowego prezesa IPN-u Łukasza Kamińskiego wygasła w ubiegłym tygodniu, ale będzie on pełnił obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez następcę. Konkurs, w którym ma zostać wyłoniony kandydat na kolejnego prezesa IPN-u, ma być ogłoszony w ciągu 10 dni od dnia powołania Kolegium. W najbliższy poniedziałek Sejmik Województwa Śląskiego zajmie się uchwałą w sprawie sprzedaży uzdrowisk. Chodzi o Rabkę Zdrój, Goczałkowice Zdrój i Górki Wielkie. Komercjalizacji tych ośrodków sprzeciwiają się pracownicy i związkowcy. Solidarność będzie natomiast protestować przed gmachem Sejmiku Śląskiego przeciwko zbyciu 100% akcji udziałów tych uzdrowisk przez samorząd. Obawy pracowników przed działaniami ewentualnego nowego właściciela są uzasadnione. Zawsze rozpoczyna się od redukcji zatrudnienia, mówi Halina Cierpiec.
cierpiał przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, wskazała także na niespójne działanie, jakie samorząd podejmował w sprawie uzdrowiska w Goczałkowicach. Jeżeli Zarząd Województwa Śląskiego dofinansowuje i tutaj będę posiłkowała się uzdrowiskiem Goczałkowice kwotę ponad 17, prawie 18 milionów złotych w końcówce 2014 roku i widzi sens funkcjonowania tego podmiotu, co więcej, podpisuje pakiet gwarancji zatrudnienia z pracownikami tam zatrudnionymi, co więcej, zatwierdza program naprawczy tego uzdrowiska, gdzie wynika, że w 2017 roku uzdrowisko Goczałkowice będzie miała, osiągnie płynność finansową, podejmuje się decyzje niespójne z tym, co wcześniej było ustalane. Projekt uchwały w tej sprawie pojawił się w ostatniej chwili, nie został poddany konsultacjom społecznym. Trudno to ocenić inaczej niż jako próbę jak najszybszej sprzedaży placówek przed nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, która uniemożliwi ich komercjalizację, uważają związkowcy. MSWiA zapowiada stopniowe przywrócenie 150 posterunków policji. To reakcja rządu na prośby obywateli. Na ten cel na lata 2017-2020 zarezerwowano 100 milionów złotych, poinformował wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Między styczniem a kwietniem na terenie całego kraju odbyło się ponad 12 tysięcy spotkań w ramach konsultacji dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa. W czasie rozmów z policją mieszkańcy i samorządy zgłosiły chęć reaktywowania ponad 100 posterunków, po zakończeniu akcji ponad 50 kolejnych. Poseł Edward Siarka, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, mówi, że kwestia posterunków jest sprawą, która wymaga uregulowania. W ostatnich 10 latach mieliśmy w Polsce taką sytuację, że z mapy zostało zlikwidowanych ponad 400 posterunków policji, więc w tej chwili zapowiedź przeglądnięcia całej tej trudnej sytuacji, która jest w terenie, aby przywrócić część przynajmniej tych posterunków, jest takim działaniem, które ma w jakiś sposób przybliżyć policję do obywatela i przede wszystkim zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, bo są całe obszary Polski, gdzie po prostu właściwie ludzie muszą jeździć do większych miast, żeby załatwić podstawowe sprawy związane z tymi kwestiami bezpieczeństwa. W latach 2008-2015 poprzedni rząd PO-PSL zlikwidował w Polsce ponad połowę z 817 posterunków policji. Pełnomocnik rządu Niemiec do spraw kontaktów z Rosją przestrzegł przed spiralą eskalacji między NATO i Rosją aż po wojnę. Niemiecki polityk bronił krytycznych wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Franka-Waltera Steinmeiera o polityce NATO wobec Rosji. W wywiadzie dla jednego z dzienników wyraził on opinię, że podejmowane przez obie strony operacje militarne i decyzje o stacjonowaniu wojsk prowadzą do niebezpiecznego wzrostu napięcia. Niemiecki pełnomocnik przyznał, że postępowanie Rosji wobec Ukrainy uzasadnia reakcję NATO, ale znajdujemy się w spirali. Tak dalej nie może być. Potrzebujemy sygnału stop, zanim będzie za późno, oświadczył. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowo-wschodnich i w Karpatach miejscami wzrost zachmurzenia do dużego, możliwy przelotny deszcz i burza. Temperatura na przeważającym obszarze od 28 do 31 stopni, tylko na północnym wschodzie i nad morzem chłodniej od 25 do 28 stopni. Wiatr słaby, wschodni, miejscami zmienny, w rejonach burz wiatr silniejszy i porywisty. Na barometrach w Warszawie 1013 hektopaskali, ciśnienie będzie spadało. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Tajemnica powołania i misje na wschodzie to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. W telewizji Trwam o godzinie 18.15 i w Radiu Maryja o 21.30. Jak również Babilon Wielki też jest wielką tajemnicą. Proboszcz parafii w Kieciszewie, misjonarz w Kazachstanie, 17 lat tam pracujący, oraz ksiądz Jewgenij Kaparulin, neopresbiter archidiecezji Astana, Kazachstan. Serdecznie zapraszamy. Tajemnica powołania i misje na wschodzie. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Flota dla VIP-ów. O szczegółach przetargu na zakup samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie czytam w naszym dzienniku. Premier upomniała się o Polonię.
Z udziałem premier Beaty Szydło odbyły się w Berlinie polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała zwiększanie nauczania języka polskiego Polaków i Polonii w Niemczech. Pośpiech Brukseli. Ministerstwo Środowiska jest zaskoczone błyskawicznym tempem, w jakim Komisja Europejska wydała decyzję o wszczęciu procedury stwierdzenia naruszenia przez Polskę prawa unijnego w kwestii Puszczy Białowieskiej. Czytam w naszym dzienniku. Kroczyć śladami Schumana. Robert Schuman upomniał się o Boga dla Europy, powiedział ksiądz profesor Tadeusz Gus podczas konferencji inicjującej działalność Instytutu Myśli Schumana. Borówka czernica wzmacnia organizm. Wszystko o jagodach i ich rewelacyjnym wpływie na nasze zdrowie, a zwłaszcza na pamięć i oczy. Czytam w naszym dzienniku. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Drodzy przyjaciele, współpracownicy, kochana rodzina Radia Maryja, minął miesiąc od wspaniałej konsekracji Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Przybywa wielu pobożnych pielgrzymów. Cieszymy się z tego. Matce Najświętszej i świętemu Janowi Pawłowi II zależy na naszym zbawieniu. Na tym, byśmy nie byli miernotami, ale mocarzami ducha, arystokratami Bożej kultury i Bożego ducha. Do zakończenia budowy świątyni potrzeba nam około roku czasu i jeszcze wiele pomocy materialnej. Prosimy o nią. Nazwiska ofiarodawców cegiełek umieścimy na ścianach sanktuarium po zakończeniu budowy. Dalej bardzo Was prosimy, by w świątyni dbać o zachowanie ciszy. Pilnujcie tego. Pilnujcie tych, którzy może nie mają takiej kultury. A więc cisza. Nie chodzimy w czasie mszy świętej. To jest miejsce modlitwy. Nie chodzimy w czasie nabożeństw. Ubiór jak na najgodniejsze przyjęcia. Oczywiście. Jeśli na przykład do pracy w biurach ubieracie się godniej, to co dopiero na spotkanie z Najświętszym. Pilnujmy tego. W tym sanktuarium, ale i w każdym kościele, w każdej świątyni. Bywa, że czasem niektórym brak odpowiedniej kultury. Oczywiście. I przychodzą ubrani jak na plażę, do ogrodu. Właśnie. Po prostu luzacko. Niejednokrotnie tak sobie myślę, jak obserwuję rzeczywistość, to niejednokrotnie myślę, że godnego zachowania w kościele myślę. I ubioru godnego ludzie niejednokrotnie z miast powinni uczyć się od pełnej godności mieszkańców wiosek. Jeszcze raz dziękujemy za pobożne przybywanie do tego szczególnego sanktuarium, wotum Polski świętego Jana Pawła II. I za pomoc w organizowaniu duszpasterstwa. No, oczywiście. I za pomoc, modlitwę o dobrych, świętych kapłanów. Tamtych kapłanów było więcej. Budowanie tego sanktuarium aż do jego zakończenia. Równocześnie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie pielgrzymek, umawianie terminów w sanktuarium. Proszę o zgłaszanie się do ojca kustosza sanktuarium, ojca Andrzeja Laskosza, redemptorysty. Adres: ulica Droga Starotoruńska 3, 87100 Toruń. Telefon do ojca 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. E-mail sanktuarium@radiomaria.pl. Msze święte w ciągu tygodnia są o 7 rano i 18. Msza święta akademicka w czwartki o godzinie 12. Ta msza święta będzie przez cały rok, także poza rokiem akademickim. Msze święte w niedzielę i święta o godzinie 8
12 i 18 akademicka, ale ona zostaje cały rok również poza rokiem akademickim. Nabożeństwa w tygodniu, bardzo charakterystyczne dla naszego sanktuarium, uwaga, wtorki, nowenna do świętego Jana Pawła II. Rano po mszy świętej, około 7.30, skrócona, o godzinie 17.30 we wtorki, nowenna do świętego Jana Pawła II, bardziej rozbudowana. O 18.00 msza święta. Prośby i podziękowania do świętego Jana Pawła II prosimy nadsyłać na adres mailowy sanktuarium@radiomaria.pl. Jest także specjalna księga przed repliką kaplicy świętego Jana Pawła II, watykańskiej kaplicy. Na klęczniku można wpisywać tam prośby. W piątki nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00. Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyża. W miesiącu maju nabożeństwo majowe, w czerwcu czerwcowe, w październiku różańcowe, w listopadzie wypomnienki. Zawsze wszystkie te nabożeństwa o 17.30, a więc przed wieczorną mszą świętą. Mamy jeszcze nadzieję, z tego się bardzo cieszymy, że od 1 lipca będą częstsze kursy autobusów miejskich do sanktuarium. Od 1 lipca. Proszę obserwować to, jak to wszystko będzie organizowane, na pewno informacje będą podawane. Bardzo dziękujemy, Bóg zapłać i dalej pracujemy nad tym, by odnawiać siebie, odnawiać oblicze Ziemi. Bóg zapłać. Słyszeliśmy informację ojca dyrektora, już mamy kwadrans po godzinie 13.00. Zapraszamy na audycję aktualności dnia.